spadkiem popularności? Tak, ale to za chwilę. To opowiem sobie o tym po telefonie, który, bo na naszej linii jest Gracjan. Tak więc... halo, halo? Siemano. Siemano. No słyszę, że gadacie akurat o hejcie, no to najpierw zacznę od ciebie, Bogdan, że tak pytanie w sumie do ciebie, to czemu wy w czterech w ogóle tam siedzieliście, bo strasznie słabo to wyglądało, że w czterech tam byliście i sobie jakieś tam spotkę gadki zamiast na zawodnikach w ogóle nie... Tak, ja nie zrozumiałem. Znaczy no wiesz, taki model został przygotowany przez reżysera i przez nas, no to nie ma co z tym dealować chyba, nie? Każda część miała być... Każdy miał przygotowany czas jakby na parę, nie? Każda para zawodników miała oddelegowaną swoją część, no. No ale najwięcej gadaliście wy, no to w sumie trochę słabo. Jakich w ogóle nikt nie zna, a bardziej gadacie wy kurkę między sobą i nieznani ludzie. Wiesz co, bo chcieliśmy sobie tam popierdolić po prostu. Przyszliśmy, żeby sobie na konfie pogadać. No, że jest czterech włodarzy na hajpie, a dwóch zawodników. Mam nadzieję, że cię na kolejnym hajpie wypierdolą Bogdan i nie będzie tego kolejnego. Dobra, przejdź do meritum. Dobra, do meritum, bo to wtrąciłem tak. A, bo tu mam potwierdzenie od Don Castro, nie? Bo tutaj gracja na ktoś. Don Castro mi tutaj właśnie pisze, że pomimo, że Polaka ma w chuju, ale tak jak wtedy zaczepił na tej konferencji Farmazeusza w tym łańcuchu, to przed chwilą właśnie na live pokazałem ten łańcuch, że mam zdjęcie nawet od gościa, który go ma. Proponowali mi nawet, żebym go zakupił, ale w chuju mam ten łańcuch zjebany. Więc to jest potwierdzone info. Dostał w pizdę. Dostał na pizdę, po prostu zerwali mi ten łańcuch i tyle. Zaraz na live jeszcze pokażę fotkę, bo skąd bym miał tą fotkę, kurwa, łańcucha akurat na tym. A drugie, to mam nadzieję, że Bogdan, jakby się poprawisz, no bo zaczynasz temat, ale nie umiesz pociągnąć za język, bo pytasz o Mirka Okińskiego, tego farmazeusza, a on ci zbywa, mówi, ma fajny sztab z kolejowi i ty chyba zmieniasz temat. Jak już pytasz jako prowadzący, no to ciągnij, kurwa, za język, no bo do tej pory... Był pociągnięty temat później. No nie, do tej pory jasno nie odpowiedział farmazeusz, czy trenuje z nim, czy nie. Był warunek, postawił warunek, że nie wróci, a tak jak mówisz, Okliński się wypowiedział, że ma go w chuju. Więc wiesz, no... Odpowiedź. Tyle, ale to tylko tyle chciałem powiedzieć i mam ogólnie wyjebane tylko... Może nie słyszeć, nie rozumieć wszystkiego, co my mówimy, bo słuchanie ze zrozumieniem to też jest taka inna kwestia. Co do tego łańcucha, no to faktycznie jak ktoś mi tam go zerwał, to musiał gdzieś leżeć i sobie pewnie jakiś ochroniarz albo ktoś taki wziął ten łańcuch, tak? A ja tak czy inaczej dojdę prędzej czy później, kim jest ten koleś i będzie dojechany. Ale ja też mam do ciebie, Don Kasiu, pytanie. Czy po walce z Ratajem, w której prawie przegrałeś, zdałeś sobie sprawę, że MMA nie jest twoją mocną stroną i prędzej czy później przepiździsz, więc wolisz zgrywać kozaka w boksie? Nie wiem, byś musiał zapytać Don Casio, ale on cię raczej ma w chuju, a tutaj Gracjan, a ja nie będę pośrednikiem waszym, nie będę... I ogląda mnie na live'ach. Nie będę zadawał pytanie za ciebie, nie? Jak coś to napisz, zadzwoń tam, kurwa, albo maila mu na firmowego napisz, może ci odpiszą. Bo na razie tu gada z Gracjanem, a Don Casio macie w chuju. To tylko przez to, że dla mnie jesteś obojętny, to tobie odpowiadam w imieniu Don Casio. Ale tak jak mówię, łańcuch byś się przyznał, bo... A to jak, gdzie mam ślady? Ty nawet nie miałem śladu na twarzy po tym. Jakie w pizdę, człowieku, to trwało z 15 sekund. W pizdę, kurwa, o tym barku. A ty byłeś przy tym, czy co? Byłeś przy tym, że tak gadasz? Znam ludzi, którzy mi to mówili, więc kurwa im po prostu wierzę. I wiem, że w chuja nie walą tak jak ty, farmazeusz. No to cię walnęli w chuja. No to, człowieku, jest cały, kurwa, opis i, człowieku, gość mi, kurwa, fotkę wysyła z twoim łańcuchem i się pyta, czy chce. Ja mówię, że w chuju no mam ktoś ten musiał ten łańcuch podnieść, tak? Skoro go straciłem. Akurat ten ziomek, który to wysłał, on nie podnosi sobie łańcuchów, tylko wali, kurwa, takich farmazeuszy jak ty na pizdę i sobie najwyżej bierze coś. No spoko, jak ja prędzej czy później odzyskam ten łańcuch, skoro ten gość go ma, to prędzej czy później odzyskam ten łańcuch, bo i tak się dowiem, który to był typ, a jak się dowiem, to nie będę mówił publicznie, co się wydarzy.
Chyba, że ma ten łańcuch ktoś inny. To już kurwa, ja się dziwię, że Haribo tak spokojnie tam podchodzi do tych twoich farmazeuszy, bo ty od czterech walk to samo pierdoliłeś, co ty byś zrobił z rywalem, a dostajesz na pizdę i zawsze mówisz po tym, dobra, przestań pieprzyć, prawie ci Polak dojebał, uciekłeś do boksu i tyle, spieprzyłeś, bo jesteś tchórzem. A jak jesteś taki kozak, to jak skrobne Haribo, to ty możesz być następny, dostaniesz na pizdę, Don Kasia. Tak się zesrasz pory. Wiem, żebyś chciał wypłatę życia, wiem, żebyś chciał wypłatę życia. Tu możesz, człowieku, jesteś kurwa nikim. Wyskocz ze mną w MMA, to cię dojebie. Człowieku, jesteś petem ja i tyle, zamknij mordę. Już dawno powiedziałem, że z tobą to nawet kurwa bym się skusił na tą walkę w MMA. No to bierz, to ja przestań mówić, tylko bierz, bo ty dużo gadasz. Ale tak samo gadałeś, bierz, że mi zajebiesz na żywo i co, i nie zajebałeś. No to dawaj, czekam. No dobra, tylko weź sobie kurwa logicznie, jak już przetrzeźwiałeś, mówisz. Przestałeś trwać przez chwilę, przestałeś pić. A jakie masz... Dlaczego mówisz, że ćpam? Czy przy tobie kiedykolwiek coś wziąłem? Albo jakiekolwiek masz info? Nie, bo nigdy nie wziąłem. Wielokrotnie. A, wielokrotnie przy tobie? Tak. Znaczy, no to ty przy mnie wielokrotnie ciągnąłeś lachę. Ja nie chodzę z wami do kibla, ale no wiem po co tam... Potwierdzone info. Tak? Wiem po co chodzicie tam w kibla. Tylko słuchaj teraz tak. Bo ja, jakby włodarze mi zapłacą tyle, co... za walkę z pałką, to nie ma problemu, ja cię mogę w MMA najebać. Tylko ty jesteś na tym poziomie, że ty jesteś śmieciem, bo masz 4 walki przegrane, a ja walką z tobą, jakbym miał się cofnąć, to tak jakbym zszedł z World Trade Center na sam dół. Rozumiesz porównanie? Stary, walczyłeś z Ratajem, który obejrzyj sobie jego walkę ze strolowanym i prawie z nim przerżnąłeś. To nie był duży poziom sportowy i zdałeś sobie sprawę, że prędzej czy później ktoś cię jebnie w MMA i uciekłeś do boksu. Wiesz, to ja w ping-ponga też bym tak cię pokonał, wiesz, co chodzi? Polakiem, no ale... No, no dobra, męczyłeś się z tym Polakiem, ja go zgasiłem, ciebie też mogę zgasić. Zapraszam do MMA, no przestań tak. Pieprzyć, tylko udowodnij. Tylko właśnie zobacz, jaki ty jesteś głupi i debil, nie? Że ja sobie wypracowałem pozycję, w której teraz to ja... A od Wiewióra kto dostał? Przypomnij mi, kto dostał od Wiewióra na YouTube Short w pierdol? Mam bo... Dostałeś z tym samym zawodnikiem, Wiewiórka cię pobił. Opowiedz teraz nam o tym. Jak to było, jak dostałeś w pierdol od Wiewióra? Już było nieraz, niejednokrotnie opowiadane. A, czyli się nie wypowiesz, no tak, tak. Nie, przypomnij sobie tą straszną noc, jak siedziałeś obsrany przed kamerami. Sobie opowiedzą. O, Don Kasia się zdenerwował. A jak to było, jak cię Wiewiórka siedział na tobie i cię tłuk? Ja tak samo będę na tobie siedział, jak podpiszesz w MMA. Przegraliśmy z tą samą osobą, ty się męczyłeś z Polakiem, ja go wykończyłem. Taka jest prawda. No dobra, no ja przegrałem. I ciebie też mogę wykończyć. Ja przegrałem z Polakiem. Jak chcesz przekrzykiwać, to możesz. Tylko jak chcesz jakby w miarę logicznie pomyśleć, że jesteś debilem, to teraz pomyśl, że ja sobie tak, miałem walkę w MMA, potem miałem drugą walkę w MMA, miałem walkę w K1, miałem w cageboxie, a teraz sobie wypracowałem taką pozycję, że mam w swojej ukochanej dyscyplinie walki. Jarzysz? Nie, to była ucieczka. To była ucieczka ukochanej dyscypliny. Musisz zapierdalać dalej w MMA, którego nie umiesz. Rozumiesz? I no, dlatego się uczę, bo nie każdy jak ty no wcześniej ćwiczył po 5 lat, ale ja i tak umiem więcej w MMA od ciebie. Ja jestem królem i ja się nie będę uczył. Tak, jesteś żulem chyba, nie królem. Może wiem tak, Parka pokonasz, bo oglądałem jego walki, on nie umie boksować. Wiecie, jak ty mogę być żulem, tylko że ten żul właśnie wygrywa z każdym, to wejdzie z nim do oktagonu. Oprócz Wiewióra. A z Wiewiórem? Ale jak było, jak dostać z Wiewiórem? No opowiedz, no. Przypomnij sobie ten koszmar. No powiedz mi, gdzie dostałem z Wiewiórem? Na YouTube Short dostałeś z Wiewiórem. No i gdzie masz filmik? Pokaż mi. No to ty mi pokaż, jak dostałem w Rumie. No pokaż. Spytajmy dzisiaj Wiewiórka. Kasio był bity, leżał, był bity i płakał, a później siedział jako psraniec przed kamerami. Buziaczki dla Gracjanka. Mi to rybka, co ty mówisz? Przecież to ty kurwa nie masz łańcucha, a nie ja. Ja tylko potwierdzam i coraz więcej osób potwierdza. No ja też potwierdzam, że dostajesz pierdol od Wiewióra. I potwierdza to cała ekipa, która to widziała. Jak ciebie tam nie było. Dobra, czyli nie mam łańcucha, to koniecznie dostałem w pierdol, ale po wpierdolu nie miałem nawet śladu. Nie, no ja po prostu wiesz, tak jak wiesz, z którego mojego grona, wiesz, znasz moje zasady, nieraz pomimo, że się kurwa jakby nie lubimy, to nieraz wypowiadałeś się z szacunkiem o moich zasadach, więc kurwa wiesz, możemy się cisnąć, ale kurwa wiesz, jakie mam... Ale ja nie przyznam się, że dostałem w pierdol, bo nie dostałem w pierdol, tylko chłop mnie wywrócił z zaskoczenia,
otrzepałem się, wstałem i tyle. Rozdzielili nas ochroniarze i każdy pojechał w swoją. Skapnąłem się następnego dnia, że nie mam łańcucha. Wstawię dzisiaj, zresztą jak się pytam Pauliny, czy jest u nich mój łańcuch. Nie wiedziałem, że mi zerwał ten łańcuch. Skąd dobra, mogłem wiedzieć? Pan farmazeusze, chłopie. Dobra, przypomnij sobie, ja jestem farmazeuszem, nie chcesz się przyznać, że dostałeś od wiewióra w pierdol. Dziś spytajcie wiewióra na Instagramie, na pewno chętnie wam opowiem. No spytajcie wiewióra, kurwa, przecież to już wszędzie jest szoty, więc po co o tym pierdolisz, bo nie masz o czym innym mówić. Są bo szoty, przegrałeś, bo przegrałeś, a gadasz, że ja dostałem w pierdol. Mówi guzik, każdy kto tam... Dobra, wyskakuj tak ze mną w MMA, patrz. Więc zobacz, były dwie rundy, trzeciej rundy, czemu wiewiór o tym nie powiedział, że trzeciej rundy nie chciał? A gdzie on ze mną wygrał? To czemu trzeciej rundy nie chciał? Ale co ty teraz ściemniasz, odwracasz kota ogonem, człowieku? Zlał cię, przyszedł przed kamery, powiedział, że cię zlał. Wszyscy potwierdzili. Spytaj kolegi Paśkiewicza, spytaj tam wszystkich z YouTube Show. No wszyscy to mówią publicznie na live'ach. No i co mówią? No, że dostałeś na dziurę. Pierwszą rundę dostał w pizdę, wiewiór. Jak cię pan? W drugiej rundzie siedział na mnie. Dobra, spytajmy wiewióra w takim razie. Spytajmy wiewióra. Siedząc na mnie, wiewiór wygrał tą walkę? No nie wiem, jak ci dupą na twarzy siedział, to może wygrał. No to jak nie wiesz, to po chuj się wypowiadasz. No mówisz, że jak dupą na twarzy siedział, to moim zdaniem wygrał. Jesteś bo pierdną ci w usta. Farmaceuszem i ty pierdolisz, kurwa, o czymś? Pierdolę to ciebie, Kasiusz, i ci dopierdolę w MMA, no jak podpiszesz. No pierdolisz tyle, kurwa, tylko i farmazony pierdolisz. Przestań ściemniać, tak, gadasz o tym łańcuchu, ściemniasz teraz, też. Taki dostałem w pierdol, że śladu nie miałem. Przestań kłamać. Raz, no śladu nie miałeś, śladu nie ma po twoim łańcuchu, debilu jebany. No. A u mnie na live zaraz właśnie będzie pokazany, kurwa, jak mi ziomek wysyła fotkę swoim łańcuchem i proponuje, żebym go, kurwa, zakupił. A mam w chuju ten łańcuch, kurwa. By cię nie stać, człowieku, na to. Bo ty masz pas za 10 tysięcy, a na konfie mówisz, że za 100 tysięcy. Jak to jest, że na konfie wszystko przeinaczasz? Mówisz, że kupiłeś go za 10 tysięcy, a gadasz, że za 100 na konfie. Chłopie, jesteś kurwa bajkopisarz. Przestań pieprzyć, Kasia. No dokładnie. I zobacz, jakim ty jesteś debilem. A gdzie są rozmowy prowadzone poważnie, czyli w wywiadach, to mówię, ile kosztował. 10 tysięcy tyle, ile mistrzowskie pasy tej MMA. Z tym łańcuchem było toczka w toczkę, tak jak powiedziałem. A jeśli w 15 sekund tego, że chłop nie wywrócił zaskoczenia, to jest pierdol. Daję wam, chłopaki, ostatnią minutę wam daję. Mówisz o moim paśmie, ja ci odpowiadam, a ty wracasz do łańcucha. Zobacz, jak cię to kurwa boli. Dostałeś na pizdę i przyznaj się chociaż raz. Ale skąd ty to możesz wiedzieć, bo ci ktoś powiedział, a mi ktoś mówił... Ktoś powiedział, chłopie, ja mam wąskie grono, właśnie do tego nie dokończyłem. Wąskie grono, z którego zostałeś... Niesamowici ludzie to są. 25 sekund i skipujemy. No to cię twoje wąskie grono oszukuje. Don Kasia, no. Twoje wąskie grono cię oszukuje. Wy zostaliście z grona i wam kurwa ból dupy macie i tyle, a ja mam wąskie grono i mam zaufanych ludzi. No z mega zaufanych. Mega zaufanych masz ludzi, to jest wszystko fake, co gadasz. 10 sekund i się żegnajcie, panowie, skipujemy. Bierz walkę w MMA, to cię rozpierdolę. Chciałbyś, żebym wziął kurwa walkę za kurwa jakieś śmieszne, marne pieniądze, tyle co na łańcuch wystarczyło. Debilu jebany, kurwa. Dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą rozmowę. Zapłaci mi tyle co za pałkę, to cię napierdolę nawet w MMA, kurwa. Nawet lewą ręką. Dziękuję, Kasiu. Nawet w MMA. Mega wyzwanie dla ciebie, Kasiusz. Nawet w MMA, no. Znaczy ja wam powiem, że te rozmowy zawsze pomiędzy tobą i Kasiuszem się należą do takich, które... Ale gada głupoty. Nie było tak. Było dokładnie toczka w toczkę. Widziałeś screeny, że się jeszcze pytałem, czy dziewczyn, czy mają mój łańcuch następnego dnia. Po co się pytałem? No bo nie wiedziałem, że go straciłem. Chłop nie wywrócił, poszarpaliśmy się, poszliśmy do domu, następnego dnia się skapnąłem. Jeszcze najgorsze, co byłem zły, bo tego dnia siedziałem z tymi ludźmi, nikt się nie zorientował, że go nie mam. Opowiedz o Mirku. Żebyśmy... Powiem tak, Mirek nie ma nic do federacji. I konflikt z rozmowy z nim jest zakończony. Trenujesz i u niego? Trenuję u niego. Trenujecie sam on? No nie, no mam kilku szkoleniowców. Okay. Robię i na grupie amatorskiej i robię też czasami na zawodowej. Naprawdę zadziwię wszystkich, jeśli chodzi o moją dyspozycję w oktagonie.